Dzień dobry. Słuchacie państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest czwartek, 18 czerwca. W dzisiejszym bonusowym odcinku Dużego Pałacu wraz z Janą Sawicką, Ryszardem Łuczynem i Wojtkiem Szackim komentujemy wczorajszą debatę telewizyjną. Zapraszam na rozmowę. Dobrze, słuchajcie, więc proponuję, żebyśmy dzisiaj pobawili się w debatę TVP Info. Przygotowałem dla Was pięć pytań, które tak naprawdę są stwierdzeniami, ale będę udawał, że są pytaniami. Wy się do nich odnieście, a na koniec opowiecie mi, co zapamiętaliście z tej debaty. To będą takie wasze wystąpienia kończące. Więc moje pierwsze pytanie brzmi: kto wygrał tę debatę i dlaczego nikt? Obejrzeliśmy, a w zasadzie zmarnowaliśmy 80 minut naszego życia. I moim zdaniem zostaliśmy raczej z tym, z czym przystępowaliśmy do tej debaty. No niewiele da się powiedzieć o tym, kto wygrał, kto przegrał. W każdym razie żaden z tych ważniejszych kandydatów nie zrobił, w mojej ocenie, nic, co by zmieniło jego sytuację. Nie spodziewam się, mimo że tę debatę oglądało według danych TVP 7,5 miliona widzów, to nie sądzę, żeby wielu z tych widzów zmieniło swoje preferencje. Po tej debacie, choć oczywiście jakieś mikroruchy mogą się zdarzyć. Dobrze, słuchajcie, drugie pytanie. Słabo wypadli faworyci i tutaj powtórzyłbym za pluralistycznym panelem ekspertów z TVP Info. Największym sukcesem prezydenta Andrzeja Dudy było to, że wystąpił w tej debacie. Tak, ja najpierw z pewnym uśmiechem zobaczyłem, kto będzie komentował debatę w TVP Info, bo byli tam wyłącznie ludzie znani ze swojej daleko idącej sympatii do partii rządzącej ale nie widziałem tam entuzjazmu. Nikt nie powiedział, że Andrzej Duda był fantastyczny, że sprawił lanie swoim rywalom. Raczej była krytyka Rafała Trzaskowskiego niż pochwały dla Andrzeja Dudy. Moja ocena jest w sumie dość podobna, to znaczy nie uważam, żeby ktokolwiek z tej dwójki, która walczy o drugą turę Błysnął w jakikolwiek sposób. Andrzej Duda wyglądał miejscami, zwłaszcza na lekko zagubionego, kilkakrotnie nie mieścił się w czasie, w swoim wystąpieniu końcowym w pewnym momencie zawisił głos, tak jakby zgubił wątek na moment. Wypadł poprawnie. Zdaje się, że Andrzej Duda musiał znać te pytania, szczególnie, że przynajmniej trzy z nich były z jego spotu wyborczego, a mimo tego te odpowiedzi nie były specjalnie przekonujące. Ja nie do końca zapamiętałem, co on powiedział. Jeszcze do tego. Nie udawało mu się zmieścić w czasie i kończąc, tak naprawdę też nie zagrał do swoich największych sił i przewag. Na przykład nie było w ogóle tematu Stanów Zjednoczonych i tej nadchodzącej wizyty w Białym Domu. Tak, ja miałam tak, że rzeczywiście niewiele zapamiętałam z wypowiedzi prezydenta Dudy, oprócz tego, że nie mieścił się w czasie. To było moje główne wrażenie. I nawet jak po debacie już przeczytałam relacje, co on mówił, to też ciężko coś charakterystycznego z tego wyłuskać. Rafał Trzaskowski nie spełnił dużych oczekiwań swojego elektoratu w tej debacie. Rafał Trzaskowski prowadzi tę kampanię już od dwóch, trzech tygodni i robił do tej pory bardzo dobre wrażenie. Rzeczywiście wszedł na jakąś taką falę wielkiego entuzjazmu, dobrze wygłaszał przemówienia, i ja też spodziewałam się, że w tej debacie wypadnie bardzo dobrze. Jeden z polityków koalicji obywatelskiej komentował potem w rozmowie ze mną, że Trzaskowski wyglądał tak, jakby się przestraszył, że ewentualnym złym występem w debacie może zepsuć to dobre wrażenie, które zrobił w poprzednich dniach swojej dobrej kampanii, i w związku z tym wypadł dosyć blado. I rzeczywiście wyglądał na spiętego. Nie widziałam, żeby chociaż raz się uśmiechnął, czy żeby coś zażartował. Też jego wypowiedzi kompletnie nie zapadały w pamięć. Zarówno w przypadku Andrzeja Dudy, jak i w przypadku Rafała Trzaskowskiego miałem poczucie bardzo dużej defensywności. To znaczy, obaj starali się przede wszystkim nie popełnić błędu, tak jakby po prostu byli już pewni tego, że najważniejsza rozgrywka czeka ich kilka tygodni później, przed drugą turą. Że obaj trzymali karty przy sobie, czekali na ten ważniejszy moment, debatę jeden na jeden. I trudno się teraz dziwić dlaczego obaj nie chcieli kolejnych debat, bo miały być debaty jeszcze w Polsacie i w TVN i obaj faworyci tych wyborów nie chcieli wziąć w nich udziału i w związku z tym tych debat nie ma i prawdę mówiąc ta debata w TVP Info odpowiedziała na pytanie dlaczego oni tych debat nie chcieli. No ale tak jak Rafał Trzaskowski mam wrażenie zapomniał uśmiechu w domu, to też na przykład nie, ani razu nie użył hasła, które moim zdaniem dosyć dobrze rezonuje i dosyć dobrze działa na wiecach jego, czyli ani razu na przykład nie powiedział mamy dość. W sensie chodzi mi o to, że w tej debacie mało było widać tej, wydaje mi się, dosyć jednak udanej kampanii Rafała Trzaskowskiego. To był taki jakiś, tak, nie wiem, wyblakły, mało wyraźny, spięty Rafał Trzaskowski. I to samo można powiedzieć o Andrzeju Dudzie. On też, tak jak mówiłem, no nie grał do swoich przewag, nie grał do swoich sił, też był taki, tak jak mówił Ryszard, defensywny, wycofany i starający się nie stracić, a nie żeby coś zyskać. Tak, rzeczywiście, było bardzo mało emocji w wypowiedziach Rafała Trzaskowskiego. Może to wynikało z tego, co zresztą też jeden ze sztabowców mi potem relacjonował, że on wszedł do tego TVP jako do terytorium wroga i chciał pokazać, że się nie boi tego wroga, że jest w stanie tam dyskutować, natomiast nie pokazał tak naprawdę swojej jakiejś wielkiej bojowości czy jakiegoś większego luzu. Na tym terytorium wroga nie poczuł się jak u siebie, tak jak czuje się na tych wiecach w wielkich miastach, gdzie właśnie wykrzykuje mamy dość. Zresztą miejscami było tak, że wydawało się, że jest o krok od sprowokowania prowadzącego Michała Adamczyka do przerwania mu, bo Michał Adamczyk na samym początku przypomniał, że każda odpowiedź nie na temat będzie przerywana i każdy atak na telewizję polską będzie przerywany. I Rafał Trzaskowski parę razy go wyraźnie prowokował, zaczepiał, ale nie doczekał się tego przerwania, co być może było celem Trzaskowskiego. To teraz moje czwarte pytanie, które. Tak naprawdę jest stwierdzeniem. Dobrze wypadli Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, tradycyjnie poprawnie Władysław Kośniak-Kamysz. Szymon Hołownia faktycznie miał dosyć sprawny występ. Udało mi się zapamiętać ze dwa czy trzy stwierdzenia z tego co mówił, co wydaje mi się sukcesem na tle kandydatów. Na przykład podobało mi się jak stanowczo odpowiedział, to właściwie nie była odpowiedź na pytanie, ale jak stanowczo mówił o tym jak trzeba rozdzielić relacje państwa z kościołem czy jak rozróżniał uchodźców od migrantów i też na koniec miał chyba najciekawszą wypowiedź ze wszystkich kandydatów z tym pokazaniem obrączki i pokazaniem, że on jest kandydatem jedynym bezpartyjnym. Był przy okazji w miarę wyluzowany na tle Rafała Trzaskowskiego, bo rozumiem, że to był oczywiście jego największy rywal. Natomiast też nie był to występ jakiś rewelacyjny czy wspaniały i nawet jeśli trochę zyska Szymon Hołownia po tej debacie, to nie jest tak, że nagle zacznie gonić Trzaskowskiego. Natomiast rzeczywiście też tradycyjnie już trzeba pochwalić Bosaka. On jak zwykle w debacie wypada dobrze. Dla mnie to jest też ciekawe. Bo kiedy obserwuję jego kampanię, to widzę, że cały czas jest realizowana ta strategia, że on nie podpina się do tego konfliktu ideologicznego, który próbuje podgrzać PiS, tylko stara się uderzać w partię rządzącą konkretnymi zarzutami. Na przykład, że prezydent nie doprowadził wbrew obietnicy do podwyższenia kwoty wolnej od podatku. I to są tego typu rzeczy, które zdaniem sztabowców kandydata Konfederacji będą dla niego korzystniejsze, bo łatwiej takimi konkretami właśnie dotyczącymi gospodarki uderzać w rząd za niezrealizowanie po prostu pewnych obietnic. Wojtko, my od pewnego czasu z lubością powtarzamy, że widzimy Władysława Kośniaka-Kamysza jako takiego solidnego polskiego 400-metrowca, który biegnie, ale nigdy nie jest w stanie dobiec do podium. No zdaje się, że jego występ w tej debacie potwierdził tą naszą opinię znowu. Był to solidny, czysty technicznie bieg do mety, natomiast tutaj medali za, to, za ten występ nie będzie. Tak, nawet brązowego zdaje się. Władysław Kośniak-Kamysz był sobą. Ja im dłużej go obserwuję, tym mam silniejsze przekonanie, które zresztą zaszczepił mi jeden z posłów koalicji polskiej, że Władysław Kośniak-Kamysz nie jest w stanie wyjść poza. Swój background, poza swoje ograniczenia, polityka PSL i nie jest w stanie zrobić czegoś, co by wykraczało poza to DNA ludowca, nic tak zaskakującego, budującego emocje społeczne, co mogłoby go ponieść powyżej 10%. On zyskał te 10% z hakiem, gdy nie było kandydata Platformy Obywatelskiej, po czym natychmiast spadł w te rejony poparcia, które ma PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz przegapił ten moment, kiedy trzeba było jednak chyba mocniej uderzyć w PiS i zagospodarować te emocje po prostu wyborców opozycyjnych, którzy PiSu nie lubią i którzy mają dość, co sprawnie wykorzystał Rafał Trzaskowski. W ogóle Władysław Kosiniak-Kamysz nie spróbował wejść na ten poziom emocji no i pozostał właśnie tym solidnym sportowcem, który osiąga dobre rezultaty, ale na wygraną nie ma szans. To teraz moje piąte stwierdzenie. Gwiazda jednego wieczoru Waldemar Witkowski dodatkowo pogrąży słabnącego, zmęczonego i nieprzekonywującego Roberta Biedronia. Zacznijmy od tego słabego i nieprzekonującego Roberta Biedronia, z którym to twierdzeniem trudno się nie zgodzić. Zilustruję to wiadomością, którą dostałem od znajomego z Lewicy, który na pytanie o to, czy ogląda debatę, odpisał niestety tak. No i mniej więcej tak wyglądał Robert Biedroń w tej debacie. No, niestety tam był, szczególnie się nie przebił, te jego wypowiedzi były bardzo schematyczne dla niego, tak? To znaczy, słyszeliśmy jakieś tam o tym, żeby budować mosty, a nie mury, takie rzeczy, które on zawsze powtarza i nikogo to już nie zaskoczy. Z perspektywy osób o światopoglądzie lewicowym, Witkowski mógł być przekonujący, natomiast on ma też taki problem, że jego rozpoznawalność jest absolutnie minimalna, więc nawet jeśli dziś się pokazał. To tak jak mówisz, sądzę, że on jednak będzie gwiazdą jednego wieczoru, i sztabowcy Biedronia i cała Lewica ma jeszcze trochę czasu, żeby próbować stworzyć wrażenie, że jednak Biedroń jest jedynym kandydatem o poglądach lewicowych w tych wyborach. Ty zdaje się, Wojtek, jesteś fanem po tej debacie. Ja stałem się wielkim fanem Waldemara Witkowskiego po tej debacie. Już zapamiętałem jego imię, co jest pewnym osiągnięciem, bo do tej pory tego nie wiedziałem. No wygrywasz w tej kategorii z Tomaszem Sakiewiczem, który się powiedział, wydaje, że to jest Michał, Michał Witkowski. Witkowski tak. Ja mam tak, że parę jego odpowiedzi było naprawdę bardzo dobre. To znaczy na przykład w pytaniu o uchodźców przypomniał, że Polska gościła 100 tysięcy Czeczenów i że wielkich strat ludzkich w Polsce to nie przyniosło. I również jego odpowiedź na pytanie o małżeństwa homoseksualne była... Na Najkonkretniejsze ze wszystkich kandydatów, nawet Robert Biedron nie był tak konkretny, więc wydaje mi się, że jeśli któryś z kandydatów wykorzystał szansę na zbudowanie pewnej rozpoznawalności, popularności, przynajmniej na razie w mediach społecznościowych, to był właśnie Waldemar Witkowski. To teraz wolne wnioski, o co zapamiętacie z tej debaty? Ja szczerze mówiąc, najbardziej zapamiętam te kuriozalne pytania, to znaczy, chyba nigdy w debatach tego typu pytania. Nie były jakieś szczególnie inteligentne, czy świetne, czy nigdy nie robiły jakiegoś wielkiego pozytywnego wrażenia. Tak w tej środowej debacie te pytania zrobiły wrażenie zdecydowanie negatywne. Większość pytań była zbudowana tak, żeby zaatakować Rafała Trzaskowskiego, a dodatkowo było bardzo dziwne i wciąż niezrozumiałe dla mnie pytanie o nieistniejącą szczepionkę na koronawirusa. To ja tu dopowiem się, że to jest poza wszystkim innym takie dosyć przykre, że. Jeżeli jest to ten jeden wieczór w roku, kiedy 7,5 miliona Polaków pochyla się nad czymś, co ich bardzo mocno dotyczy, czyli polityką, to, to są te pytania i to jest ta dyskusja, która się toczy o tematach, które zdaje się, no nie są w tym momencie najistotniejsze i najważniejsze dla większości Polaków. Bardzo delikatnie to powiedziałeś. Można by też powiedzieć, że. Częściowo te pytania to były po prostu kompletne głupoty. Mamy sytuację, w której trwa epidemia, w której dzisiaj mamy ponad 500 nowych przypadków zachorowania. Mamy potencjalny duży kryzys spowodowany tąże epidemią. Mamy kolejne tarcze rządowe, o których w ogóle nie słyszeliśmy prawie w tej debacie. Nie było pytania o to jak sobie rząd z epidemią radzi. Mamy kwestie bezpieczeństwa, Amerykanie redukują liczbę żołnierzy w Niemczech. To są rzeczy, o których powinniśmy debatować, a słyszymy pytania o to czy dzieci w szkole powinny się przygotowywać do pierwszej komunii. To jakieś są zupełne absurdy. Natomiast jeszcze odpowiadając troszeczkę na to Twoje pytanie, co zapamiętamy z debaty, no to oprócz tych poważnych rzeczy, czyli absurdalnych pytań i fundamentalnych braków, no to ja jeszcze zapamiętam muchę, która usiadła na włosach Waldemara Witkowskiego i moim zdaniem może mu trochę pomóc. No i oczywiście taki Michałek jak Menelowe Plus zaproponowane przez Stanisława Żółtka. Wojtku, a co ty zapamiętasz z tej debaty? No trudno mi tutaj polemizować z koleżeństwem. Rzeczywiście. Debata, w której nie ma ani słowa choćby o praworządności. W ogóle ta debata nie dotknęła w ani jednym, chyba, pytaniu prawdziwych kompetencji prezydenta, bo co prezydent polski ma, na przykład, w sprawie euro do powiedzenia, to nie bardzo wiem. Co prezydent ma do powiedzenia w sprawie szczepionki, której jeszcze nie wynaleziono i Ewentualnie, która dopiero jest testowana, to też nie mam zielonego pojęcia. Kto miałby teraz wprowadzać ustawą małżeństwa homoseksualne z prawem do adopcji dzieci? Też nie bardzo wiem. Trudno mi bardzo poważnie potraktować debatę, która była tak obok prawdziwych spraw i realnych kompetencji prezydenta. Mam wrażenie, że te najważniejsze rzeczy w kampanii dzieją się zupełnie gdzie indziej. To znaczy, myślę, że jednak kluczowa dla wyniku pierwszej tury będzie wizyta prezydenta. Polski w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z Donaldem Trumpem na trzy dni przed ciszą wyborczą i wydaje mi się, że to będzie znacznie ważniejsze i na tym będzie wielu Polaków bazowało, gdy będą głosowali 28 czerwca, a nie na wrażeniach z tej debaty. Jeśli z tej debaty miałoby coś wyniknąć, no to są, jak mówiłem na początku, jakieś mikroruchy, prawdopodobnie odrobinę straci Trzaskowski, a w każdym razie jego wzrost myślę wyhamuje. Być może odrobinę straci prezydent na rzecz Krzysztofa Bosaka. No i ciekaw jestem bardzo, czy ta gwiazda jednej godziny Waldemar Witkowski uszczknie trochę Robertowi Biedroniowi. A nie masz wrażenia, że w tym jest pewien zamiar? To znaczy, że zrobienie takiej debaty, w której poza wszystkim innym też nie ma możliwości riposty, też nie ma możliwości odnoszenia się do siebie, rozmowy, zadawania pytań kandydatom między sobą, doprowadza do takiej sytuacji, że te debaty stają się dosyć absurdalne. Znaczy jestem bardzo ciekaw tej debaty drugoturowej, jeżeli do drugiej tury dojdzie, zakładam, że dojdzie, bo tam no się rzeczy to będzie chyba musiało inaczej wyglądać i rzeczywiście ciężko jest w tej formule, kiedy jest jedenastu kandydatów, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby oni ze sobą jeszcze rozmawiali i sobie zadawali pytania. Tak, ja myślę, że był to zabieg świadomy. Myślę, że organizatorom tej debaty zależało na tym, żeby ona się skończyła właśnie niczym Czyli konkluzją, że nikt specjalnie nie wygrał, nikt specjalnie nie przegrał. Oczywiście różni dziennikarze sprzyjający władzy, którzy mieli swój wieczór w TVP Info. Oczywiście oni uznali, że zwyciężył prezydent, że był mężem stanu, ale czy to zmieni preferencje setek tysięcy Polaków? Wątpię. Swoją drogą my słuchaliśmy i widzieliśmy te wystąpienia po debacie tych kandydatów. Ja nie wszyscy, praktycznie wszyscy, których słuchaliśmy, wypadali dużo lepiej w takiej luźniejszej wypowiedzi niż w tej debacie. Sam prezydent Andrzej Duda w tej wypowiedzi po debacie w siedzibie TVP wypadał dużo sympatyczniej, trafiał w przekaz, moim zdaniem, dużo lepiej i ogólnie to wyglądało. Mniej więcej tak, jak zdaje się, że Andrzej Duda chciałby, żeby wyglądało. Natomiast w samej tej debacie to wszystko było tak sztuczne, że aż ciężko strawne. Aśka, jeszcze słowo na koniec? Chyba od jakiegoś czasu już mamy z tym do czynienia, I to znaczy te debaty trzeba nazwę ubrać w cudzysłów, bo to nie ma nic wspólnego z debatowaniem, zwłaszcza jeśli tych kandydatów na prezydenta, ale też przedstawicieli partii przed wyborami parlamentarnymi jest kilku, to po prostu chyba chodzi o to nie żeby debatować, tylko żeby się jakoś tam pokazać, że ludzie lubią zobaczyć tych swoich kandydatów w takich wystąpieniach i anusz ktoś się potknie, a albo anusz ktoś zabłyśnie. Już zupełnie na koniec to ja... Po ludzku trochę im wszystkim współczuję, bo to jest jednak straszliwy stres, gdy kilka milionów Polaków słucha i masz świadomość, że w ciągu tej jednej minuty możesz pogrzebać swoje szanse na dobry wynik. Więc ja się trochę nie dziwię, być może najbardziej Rafałowi Trzaskowskiemu, że on był w naprawdę trudnym otoczeniu i musiał uważać na każde słowo, każdy gest bo każda wpadka byłaby później eksploatowana aż do dnia głosowania. No ale to ja tu szybko na koniec posymetryzuję i powiem, że myślę, że tak samo ciężko miał prezydent Andrzej Duda, który był, ugrał u siebie, ale z drugiej strony miał jednak dziesięciu kandydatów. dlatego powiedziałem, że wszystkim współczuję. Słuchajcie, dziękuję bardzo i czekamy na wybory, a przede wszystkim na debatę przed drugą turą. Tak, dzięki. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu się z dziś, a w piątki audycje o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.